kupiłem za dychę, sprzedam pewnie za 7. Sprzedałeś go jeszcze za 7? No patrzyłem, na eBay dobrze chodzą, nawet nie wiem, czy bym na eBay nie sprzedał. Drodzy Państwo, może kamerę chcecie kupić? Mamy na... Canon C300 Mark I, ale to jest taki sprawdzony model. To był najpopularniejszy. Roboczo godzin ile? To była najpopularniejsza kamera w rentalu. Ludzie najczęściej wykonywali. C300. Ty opowiadaj o kamerze, a ja wyjmę lody, żeby się już chudził, dobra? Dobra. Znaczy chudziły. Wyjmę lody, żeby się już chudziły. Pamiętacie, jak w Lekkostronniczym reklamowaliśmy lody? To mamy je znowu. Firma Wilisz to pierwsza polska w ogóle, to też warto znaczyć, firma, która ogarnęła wysyłkę lodów w 24 godziny next day. Proszę bardzo, to jest widać? Widać, okej. Okay. 24 godziny. Zanim spróbujemy, to zalecane jest pozostawienie lodów na 15 minut, żeby ostygły, bo w pudełkach, w których przychodzą, one tam są razem z suchym lodem, żeby były zimne. I dzięki temu pudełka w ogóle... Pudełka trzymają zimno ile? 24 godziny? Więcej? Tak, mają gwarancję 24 godzin. Wrong. Pogadamy o lodach, później niech się rozmrożą. Drodzy Państwo, czy wiecie, co tam się na świecie dzieje? Bezdomny urządza działkę, drodzy Państwo. Jeśli nie wiecie jeszcze, co się dzieje w Polsce, no to teraz już wiecie. Wyglądasz trochę jak taki dziki preper, powiem ci. Bezdomny włamał się na działkę i uprawiał ogródek. Korzystał ze skradzionych sąsiadom narzędzi. Mężczyzna włamał się do altanki. Karol, wytłumacz, co to jest altanka? To jest taki maleńki domek. Bez pozwolenia. Bo do 30 metrów chyba nie trzeba pozwolenia na budowę. 35. Mieszkał w niej, kradł sąsiadom narzędzia i uprawiał ogródek pod nieobecność prawowitej właścicielki. Zobaczcie, jaki dobry złodziej. Właśnie tutaj to jest historia, którą od razu Wojtek powiedział, jak ustalili tematy. Ja lubię takie historie. Tak, to robimy. To jest super historia. Karol. Bo jeszcze nie wiecie, jak się skończy. Feel good. Content. Feel good content. No jak feel good, jak chodzi o kradzież. Zaniedbany i zarośnięty ogród doprowadził do ładu. Zobacz, jaki piękny złodziej. W sensie przyszedł i zrobił komuś dobrze. Posadził tuję, zrobił oczko wodne, posiał trawę, wkopał krzewy, kwiaty, zamontował nawet panele słoneczne. Fotowoltaika. Mały szczegół. Mały szkopuł. Nie swoje i nie u siebie. Taki detal. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Do 10 lat więzienia za takiego dobrego... Nie, nie, nie. To właśnie reprezentują media polskie, pisząc górną granicę kary, która jest możliwa. Pewnie dolna to jest tylko jakaś drobnostka. Grzywny może dostanie. Bezdomny zamieszkał w marcu na ogródkach, czyli zaraz jak pandemia się zaczęła, no to wiadomo. Tak. Na ogródkach działkowych Wspólnota w Gorzowie Wielkopolskim. Czy mamy widzów z Gorzowa Wielkopolskiego? Zróbcie hałas! Gorzów Wielkopolski! Gorzów! Czekaj, Gorzów Klub Piłkarski. Warto Gorzów, jest lepsza. Mężczyzna był młody, mówił, że pracuje w architekturze, powiedziała jedna z sąsiadek. I jeszcze powiedziała, taki zawsze dobry człowiek, nie rozumiem. Dzień dobry mówił. Co? Dzień dobry zawsze mówił. Kradł tylko od najbogatszych, zobaczcie, jaki polski robił. Bezdomny doprowadził ogródek do perfekcji, czyli tak jak ja uwielbiam, jak coś jest perfekcyjnie. Tak jest. Ale działka świeciła odbitym pięknem skradzionych przedmiotów. Wszystko, co na niej się znajdowało, było artystyczną kompilacją okolicznych ogródków. Na działce policjanci znaleźli 130 skradzionych funtów, wiem, że tam jest fantów. Między innymi grabie piłu. Czy panele słoneczne. Schemat był rodem z Robin Hooda. Ty no głupi. Kradł tylko od najbogatszych. Tak. Popierasz takie? Jak się kradnie, to tylko od najbogatszych? No bo oni i tak już mają za dużo. To tak jak z komputerem. No ty masz cały dzień. Daj pograć. Z najbardziej zadbanymi ogródkami. Tak. Wartość działki, na której mieszkał i o którą tak dbał, wzrosła kilkukrotnie, stary. I jego chcą do 10 lat do więzienia. To jest skandal w polskim kraju się dzieje. Mężczyzna za kilkadziesiąt włamań. Jaki kilkadziesiąt włamań? Przecież on... Miał 130 skradzionych fantów. To kilkadziesiąt włamań pewnie. Ale to skąd on wziął te? W sensie to z innych działek. No przecież, Jezu, to ten artystyczny polski język cię nie przekonał? Bezdomny doprowadził do perfekcji ogródek, ale działka świeciła odbitym pięknem skradzionych przedmiotów. Cześć. No, to jest literatura, no. No przepraszam, ale w newsach się nie powinno aż tak pięknie Może czytać. Się powinien pan doszkolić, żeby czytać newsy. Literatura, pięknym językiem. Nie, powinno być krótko na temat i ludzie mają inne zajęcia niż czytać. Tak, od tego jest Twitter. Nie, ja przychodzę na Polsce Newsy się dowiedzieć, co się dzieje w Polsce, a nie zastanawiać się, co znaczy działka świeciła odbitym pięknym skradzionym przedmiotem. Ja uważam, że jest podwyżka temu panu, albo tej pani redaktorce. Oczywiście, że tak, pięknie napisane. A od razu skumałeś, o co chodzi? No i wybacz, że... No. Jak chceś? No. No myślałem, że ty się z tego śmiałeś, że to tak... Nie, nie wiedziałem, że to zrozumiałem. Ale schemat był rodem z Robin Hooda i jest okej dla ciebie. Tak, Robin Hood. Bo to jest jasna referencja. A czemu Robin Hood? A mógł być Janosik. Nie, no czemu Robin Hood? No powiedz, czemu Robin Hood? Nie pytasz serio. Pytam serio, no a jak jest odpowiedź? Na Robin Hood. Rzezimieszek, który kradł... Nie, ale czemu Robin Hood? O kurwa. O nie.
No czemu? No czemu? Baba Karol. Też baba. Czemu Robin Hood? No. Nie wiesz? Bo nic nie jadł, Karol! Jeszcze. Nie, no 15 minut miało być. No zostaw. Tylko sprawdzę. 10-15 minut jest zapisane. 10-15 minut. No to będzie 15 u nas. Dobra. Jeszcze nie skończyliśmy tematu. Ja nie kończę tematu. A potem mam drugi temat. Nie będziesz znowu jadł w trakcie czytania RS-a. Przestań. Kilkadziesiąt wama. No. Tak. No a nie masz łyżki nawet. Ty głupi jesteś. A, jeszcze chwilę, dobra, to poczekam. I dzieci twoje głupie będą. Nie będę miał dzieci, tyle razy ci to mówiłem. To czy myśmy robili ten temat złotej nitki na grupie Imponderabilia? Nie. Zrobimy. A możemy ją zrobić, to stara rzecz, a to, no dobrze. Możecie przejść też od razu na grupę Imponderabilia, tam jeszcze raz zakładam grupkę złotą, filmową. Jeszcze raz? No tak, żeby zobaczyć, no bo nowe, na pewno są stare, jest milion kadrów, milion zdjęć, żeby robić nowe rzeczy. W każdym razie, chodzi o to, że tutaj, kto to, ty? Ja. A Karol rzucił, lecimy z nitką filmową, zaczynam Claire Wojciech Smarzowski. W sensie wrzuca się zdjęcie, które ma nawiązywać do jakiegoś filmu i wymyślasz... Ale tylko z naszego uniwersum, czyli lekkostronniczy, tak. Impo, flashback, pierwszy, lecimy z nitką filmową, zaczynam Claire Wojciech Smarzowski. No wszystko jasne, okay. Złoty, ale skromny. Claire. Enter the Void, Gaspar Noé. Nikt tego nie zna. Ja widziałem świetny film, A Star is Born. O, oglądasz? Nie, no. Karate Kid. Och, to bardzo mi się podoba. A, to ja zrobiłem. O, Popaj. Ale to nie jest film, jakby tutaj. Jak nie jest film? O. Diablo, wyścig go wszystko, to jest to. No. Ale bawi. Ale Vectra jednak, pewna zaduma nad silnikiem Vectry zawsze bawi. Głupi, głupszo, to jest prawdziwe, to jest prawdziwe. To jest prawdziwa klatka z filmu? To pasuje, tutaj mi pasuje, no. O, Social Network, to klasyczek, jest mój klasyczek. I to jest dobre. Ale jak ja siedzę, to jak to jest... I tutaj... Czekaj, tu mam rękę tak, tą ręką tak i ja w ogóle nie... Zwróć uwagę, ja lewituję nad fotelem, jest tak. A ty specjalnie się tak ułożyłeś? No tak. Dla żartu. Nie, no dla żartu, no jasne, ale jak to wygląda? I ta chusteczka. I na komputerze. A co ta chusteczka tam robi? Wszystko niszczy ta jedna zmęczona chusteczka na biurku. Ale czego to jest chusteczka? Katar miał. Ty ciągle masz katar, Karol. Wtedy tak miał katar. Cherry Bomb. Tego nie widziałem filmu, ale lubię to zdjęcie, jest fajne. No Jezu, w ogóle jakie czasy? Ale w ogóle jakie czasy, stary? Można było normalnie chodzić do basenu, wow. A ten mój biały sweterek fajny był. Jurassic Park. A ja to zrobiłem. Bardzo dużo moje mają lajków. Dobre były mamy. Jurassic Park. Nie, ten Jurassic Park. Zajebisty jest. No to nitka filmowa, nie? To ci wyszło. Sherlock Holmes. O, prawdziwe. Wiadomo. Prawdziwe. Oglądałeś Buntownik Subaru? No. Lubię ten film, jest spoko. A czemu lubisz ten film? Ja wiem, czemu ty lubisz ten film. Lubię go przede wszystkim przez Robina Williamsa. No. A co? Nic. Super Sanki. Podoba mi się, że to jest reżyser napisany. Morgan Spurlock. Ej, to może zjemy lodziki do tego, co ty tak oglądamy. Dobra, to jest super pomysł. Poglądamy sobie. Ej, kurde, Karol, czasem jak coś powiesz, to czasem coś mądrego powiesz. Kochani, jeżeli chodzi o lody Willis... A nie chciałeś tych innych też wyciągnąć? Tylko te 5? Jemy? Ja mam tak. Ciasto bananowe z kajmakiem, orzech włoski z miodem, tak? Śmietanka bez cukru z musem z czarnej... Czy porzeczki bez cukru to nie tak dla mnie? Nie. To są twoje 3? Ja nie chcę bez cukru. Ja nie chcę bez cukru. Spróbowałeś jadłeś lody bez cukru? Nie jadłem, bo bez cukru się nie je lody. Zajebiste są. Karol, nie robi się cukru bez lodów cukru. A ja mam, przepraszam, sorbet mango. Ty masz wegańskie? Ja mam wegańskie, bo sorbet jest wegański. A to ten jadłem. I solony karmel wegański. Jeszcze chcę tylko dodać, że te lody mają gramaturę większą niż typowe lody, w sensie, że w tej samej szklance, w tym samym naczyniu, tak, jest więcej loda. Lodów, tak, bo nie są napowietrzane. Nie są napowietrzane i dzięki temu naprawdę tych lodów jest dużo. Ten orzech włoski z miodem jest taki trochę kawowy. Okej. Dobra, oglądaj dalej. Skroluję dalej. Piraci z Krajbów. Klątwa czarnej perły. To jest Captain Paciorek. Brockwood Mountain, kocham. Ja tu byłem u Radka. A właśnie, byłeś u niego w domu? Tylko w Bojkach. Ja nigdy nie byłem u niego w domu. Nie wiem. To kocham! Bo tam te kadry tak wyglądały. No tak, ale jeszcze mam tylko taką czapkę, mam taką multikulową. Tylko tam się nikt nie śmiał. Powiem ci, z tą śmietanką bez cukru. No i? Czuć, że nie ma cukru, ale nie jest tak źle. Mówiłem. Albo jest ta porzeczka, ona dodaje... Bo porzeczka jest cukier. No co dla cukryków. One... Porzeczka musi mieć właśnie fruktozę, nie? Właśnie chyba to jest tam jakoś inaczej, no. Tak? Wiem, że był post na blogu cukrzyków, o to, że to są lody dobre dla cukrzyków, więc nie mogą mieć cukru.
Kac Vegas. Z demem, mam zdjęcie z demem? Musimy kończyć, bo ludzie nie lubią, jak się je w trakcie. W porządku. Poczek przystanie, tu wyszedłem. Mhm. Nie? Cwaniaczek trochę. Mhm. Taki trochę się prosi, ale... Ale niech ci będzie. Dziewczyny lubią cwaniaczków. Bo zależy jakie dziewczyny i zależy jakich cwaniaczków. Czy tak powiem bezpośrednio. No taki na przykład tego pana. Jakbym miał w kimś się... Zakochać? To we mnie. To w tytusia. We mnie? Nie. Nie, wyglądasz jak taki cwaniaczek z japońskiej bajki. Radek wygląda jak dziecko. Ja wyglądam jak idiota. Ja wyglądam najgorzej. Ja wyglądam jak jakiś doklejony. Ciebie najmniej widać. Wyglądasz jakbyś chciał sobie z nami zrobić zdjęcie. Dokładnie. A ty też wygląda jak tak klasycznie przystojny. Ja jestem przystojny, zobacz jak przystojny. Nie. Beautiful mind. O, tu, a Katarzyna, ja pamiętam Katarzynę Rybek. Kasia wtedy leciała, miała taką pasę dobrych powiązań. Zajebiste, zajebiste, Kasia. 365 dni? You horny? Or not? Ja pamiętam, kiedy, po co ty się tak rozebrałeś. To jest chyba za pierwszym razem, jak no. Ty się rozebrałeś, jak chyba włączyłem Grzegorza Brauna i ty chyba, słuchając go, po prostu nagle się rozebrałeś. Chyba jako inscenizację do absurdu, czy czegokolwiek. Naprawdę? Chyba tak. Ale to wygląda, jakbym słuchał. No, bardziej niż reklama właśnie. Super są. Jak ktoś... A to ja... Ja się za bardzo śmieję z własnych żartów. Ale jesteś karol. Ja pierdzielę. Nie, totalnie. Ale zajebiste. Ale zajebiste, że tutaj łyżka i że ma tych... Teraz będę już patrzył, czy jest on. Kurde, dobre. Kurde, no bo... Ale że wyśmienił, że łyżka. Ale ktoś to kurde. To jest ten Michael Cimino, który zrobił tylko jeden film i potem tak mu nie poszło w życiu. Że oglądasz kanał na gojeniu. No zobacz film. To jest dobry. No ale ponoć film sam faktycznie jest dobry. Zajebisty jest. Dobry. Ja się już boję patrzeć na kolej, bo się znowu zacznie śmiać, bo się zajebista będzie moje. Jak Jordan Belfort tutaj. Sprzedaj mi ten długopis. Sell me that pen, watch, go on. O Jezu, ty słyszałeś o tym filmie? No. Jest bardzo niewiele filmów, których nie obejrzę nigdy. To jest jeden z tych filmów, bo wiem o czym on jest. Umiera. No ale to jest prawdziwa historia, wiesz o tym, nie? Nie wiem. To jest prawdziwa historia z Japonii, że koleś miał psa i on umarł i ten pies mu przychodził ciągle pod pociąg po niego. Nigdy tego filmu nie obejrzę. Już mi się chce płakać, jak o tym myślę. Boże, jakie piękne. Widzę, że to mój, widzę, że to mój, widzę, że to mój, nie śmieję się. Nie śmieję się, nie śmieję się. Ale dobra. Widzę, że to moje, nie śmieję się. Ale dobra, jak ktoś wymyślił, wziąć ryśka z klanu i dać klan. Drodzy Państwo, kliknijcie proszę w link na dole w opisie, który ten na pewno też będzie. To jest właśnie link do tych lodów, jeśli ktoś chce sobie zamówić. I skorzystajcie proszę z tego linku, jeśli macie zamawiać, bo chyba, nie wiem, czy będziecie... Tak! Kod rabatowy LS. Jest jeszcze kod rabatowy LS. Trzeba wpisać dwie literki LS, więc jeśli chcecie skorzystać, kliknijcie ten link i kod rabatowy LS. Uwaga, ważna rzecz. Bo te lody przychodzą w tym styropianowym pudełku, który jest oczywiście w kartonie, tam jest ten... Suchy lód. Żeby być eko, to jest wrzucona taka karteczka. A właśnie, właśnie, właśnie. I żeby tego pudła styropianowego bez sensu po jednej wysyłce nie wyrzucać, tak. To jest dorzucona taka karteczka. Tutaj się wypełnia swoje dane, imię, nazwisko, telefon komórkowy i albo paczkomatem, albo kurierem odsyłacie karton i dzięki temu przy kolejnym zamówieniu dostajecie bodaj 15% rabatu na kolejne zamówienie. Rabat rabatem, ale przede wszystkim jesteście eko, nie wyrzucacie styropianu po jednym tym. Ja mam już w ogóle w garażu dwa pudła, które czekają aż wyślę, także to będzie trzecie. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek i widzimy się już ostatnim w tym tygodniu odcinku piątkowym lekko stronniczego na kanale YouTube. Dobry ten, spróbowałem. Tak. To my zostawimy Karola samego. Ja wam dziękuję. No w ogóle, i do zobaczenia jutro. W tym międzyczasie pozostańcie lekko. Stronniczy, drodzy państwo. Lekko stronnicze. Słony Karol to jest zawsze sztos. Ale te zdjęcia, które ktoś tam wrzucił, to naprawdę śmieszne były, nie? Klan na przykład.